Ile wydajesz na Fortnite, ile posiadasz skinów w szafce oraz który według Ciebie skin jest najlepszy? Często zadajecie mi takie pytania, więc w dzisiejszym odcinku sobie na nie odpowiemy. A teraz oficjalnie, cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd szafki Farela, sprawdzimy ile posiadam skinów, ile na nie wydałem, bo zalogujemy się na Epic Gamesa i sprawdzimy moje billingi. Dodatkowo powiem Wam, który skin według mnie spośród wszystkich jest moim ulubionym. Jeżeli Wam się taki odcinek podoba, strzelcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał po więcej kontentu z Fortnite'a. A teraz, moi drodzy, chciałem ogłosić wyniki konkursu na 10 razy starter pack. W tym momencie Wam się wyświetlają szczęśliwi zwycięzcy na ekranie wszędzie. Ja Wam, mordeczki, bardzo serdecznie gratuluję. Odezwijcie się do mnie na maila, mail oczywiście jest w opisie. A ja Wam od razu podeślę kodzik PSC, żebyście mogli sobie kupić nowy starter pack z rozdziału sezonu drugiego. O, w ten sposób. A w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, możecie wygrać 100 zł PSC na drobne wydarzenie w sezonie drugim. Wystarczy, że wpiszecie kodzik Farel, a w komentarzu pochwalcie się swoim nickiem z gry Fortnite, ponieważ spośród komentarzy wylosuję szczęśliwego zwycięzcę. No i oczywiście musi być jeszcze łapka i subik na kanale, ale o tym już chyba nie muszę przypominać. Okej, moi drodzy, zacznijmy sobie od przeglądu sklepu. Mamy nowy skin Wilko Króliczka. To jest taki królik, który zmienia się w lwa. Dosyć ciekawe. Tutaj mamy lamę, która zmienia się w... Nie, ona w wilka. Lama się zmienia w lwa. No... Okej, ja osobiście nie będę kupował tego skina, bo jakoś super mi nie przypadł do gustu, ale kupiłem za to sobie tą emotkę, gdzie musimy właśnie odkręcić przy pomocy kołowrotka tak zwanego buteleczkę i wtedy wygrywamy. Bardzo fajna emotka, z pewnością przyda się do jakiegoś challenge'u, tak jak kamień, nożyczki, papier, wiecie o co chodzi. Lecimy ze skinami. Moje skiny... Pierwsze, które mam w szafce, jest to pakiet lodowych legend, Crow, lodowy strażnik miłości oraz czerwony rycerz. Mało grałem tymi skinami, ale Wam szybciutko je obrócę tylko w koło. Raz, dwa, trzy. Może powrócą do sklepu, nie wiem. Tu jest już mój skin, jeden z ulubionych, barwy wojenne, sezon trzeci. Bardzo fajny skin, swego czasu długo nim grałem. Cel, skin, którym w ogóle nie grałem, taki sobie. Chyża. Chyżą kupiłem specjalnie, bo to jest żeński odpowiednik Raptora. Bardzo fajny skin. Moim zdaniem spocony. Ciemny Voyager, sezon trzeci, 80 poziom, o ile się nie mylę, bardzo fajny skin. Do tej pory mi się mega podoba, więc osoby, które go nie mają, niech żałują. Szkoda, że nie można mu hełmu ściągnąć. Oczywiście czarnorzęsy, odblokowany na fulla. Tutaj mamy czerwony rycerz, normalny, kupiłem też go za 2000, jak powrócił drugi raz do sklepu, tylko wtedy kupiłem. Oczywiście destrukcja, żeński odpowiednik kruka, kupiłem ją tylko ze względu na skrzydła, ale i tak sam skin w sobie jest mega ładny. DJ Lamka. Żeński odpowiednik DJ-a Lamy. Kupiłem ją też za fałdolce, legendarny, bardzo fajny, 8 dyszek za nią dałem. Fajny skin, jeden z moich ulubionych. Dowódczyni dużych pant. Ja wszystkie misie będę kupował, nie mam tylko misia z amerykańskiego tego święta niepodległości, o ile się nie mylę. Tylko tego misia nie mam. Lecimy dalej, dowódczyni drużyn różanych. Bardzo fajny skin, moim zdaniem rzadki. Muszę do ulubionych sobie właśnie dodać, bo zapomniałem dodać. Oczywiście driftik na fullu. Lecimy dalej, dzielna. Dzika karta, skin, który moim zdaniem jest mega fajny, nie wrócił do sklepu bardzo długo, więc jeżeli powróci, ja bym radził sobie go kupić, bo jest naprawdę mega fajny. Egzekutor, skin, którym bardzo mało grałem, on był chyba za wykonanie wszystkich zadań. Lecimy dalej, fuzja, setny poziom, rozdział drugi, sezon pierwszy, w ogóle nim nie gram, ale mam ją odblokowaną, taki sobie ten skin jest. Tu oczywiście hybryda, hybryda też przebajerowana, strasznie jest przebajerowana. Mało grałem tym skinem, można sobie takiego fajnego raptorka zrobić. Dosyć fajny skin, ale jakoś raczej nie wydaje mi się, żebym nim grał w przyszłości. I oczywiście Inferno. Inferno, jeden z kultowych skinów, bardzo fajny. Tak wygląda jak dzika karta, tylko że, no wiadomo, płonący. Ojeju, kogut. Kogut, dwie edycje, taki i taki. Oczywiście nie gram nim. Karbid, jeden z moich ulubionych skinów, ale karbid mi się podoba najbardziej taki, że tak powiem, golas niż taki napakowany. Pierwszy skin, który dostał edycję taką z ledzikami, bardzo fajny. Karbida doceniam, bo to był czwarty sezon, długo go odblokowywało się na fulla. No i po prostu pamiętam, że to był taki wow, jak miałeś karbida na fullu. Okej, lecimy dalej. Pani Drift, później mamy kowbojkę, też na fullu. Też ma edycję skinu tutaj, różowy, niebieski, różne bajery. Dosyć ciekawy skin, ale mało grałem. Krampus, jest to odpowiednik zły odpowiednik świętego Mikołaja. On zamiast wręczać prezenty, je zabiera złym dzieciom, coś takiego. Jeżeli znaliście Krampusa przed tym, zanim wam powiedziałem, no to napiszcie w komentarzu. Ja powiem wam, że dopiero poznałem Krampusa w Fortnite'cie. Lecimy dalej, król lodu. Oczywiście na fullu, bardzo fajny, złoty.
każdy kolorek jest. Maśniutki skinek, ale do ulubionego nie dodam. Luxe też oczywiście wymaksowana, ale też mi nie przypada do gustu. Przypadł mi do gustu za to Dziadek do orzechów, sezon pierwszy, spójrzcie. Dostał teraz edycję skinu, więc jak będzie w sklepie, ja bym polecał sobie kupić, macie wtedy 4 skiny Dziadka do orzechów. Jest przecudowny, najładniejszy jest ten. Wygląda jak spiły, Jigsaw. Takie oczy, wiecie, diabelskie, się śmieje w serduszka. No generalnie dosyć straszny i dosyć fajny moim zdaniem skin. No i oczywiście Midas, niedługo będzie odblokowany na fulla. Na chwilę obecną jeden z moich ulubionych skinów, bardzo fajnie wygląda. I Migotka, skin bardzo rzadki moim zdaniem, rzadko go widuję na polu bitwy. Zobaczcie, jakie fajne ma granaty przypione do paska. Też ją kupiłem specjalnie do Królowa Śniegu. Moim zdaniem super skin, niedoceniany przez wielu. Oczywiście tu jest żeński odpowiednik Voyagera. Tak to wygląda, bardzo fajny skin. Mściciel, nawet nie chcę mi się komentować tego skina, denny strasznie. Niepamięć, żeński odpowiednik Omegi. Dostałem od widza, dziękuję ci za to. Bardzo fajny skin, no i oczywiście Omega, jeden z moich ulubionych skinów, ale oczywiście uwielbiam Omegę tylko taką gołą, na przykład z ledzikami na żółto, super wygląda, mamy jeszcze różne inne ledziki, napakowana jest też spoko, ale jednak mi się przypadła do gustu najbardziej taka, wiecie, goła, wygląda jak Freezer z Dragon Balla, się śmieje. Omen, pierwszy skin, który kupiłem chyba legendarny w sklepie i powiem wam, że potrzebny był mi do serii, bardzo fajny skin, rzadki, moim zdaniem już teraz nikt nie gra Omenem. Oczywiście Przybysz, tutaj mamy też Pumcie, oczywiście odblokowana na fulla. Raptor, trzeci sezon, kultowy skin, jeden z moich ulubionych. Tym w ogóle Roxy nawet nie grałem. Rycerz Ultima, mało też grałem Rycerzem Ultima. Tutaj mamy teraz specjalistkę od sprzętu Maja, gdzie możemy ją customizować dowolnie jak tylko chcemy. Oczywiście też za setny poziom musi być Wilkołak. Bardzo fajny skin, lubiłem im grać. Tutaj mamy później Szczękacza, kupiłem go też, bardzo fajny skin. Śmieszny, ja uwielbiam takie skiny, jest moim ulubionym. Szronówka, z jakiegoś pakietu to było, nie grane było nim. Tutaj Upadły Strażnik Miłości, też nie było grane, ale chyba ten pakiet dostałem od Epic Games, o ile się nie mylę, Więzień. Tutaj mamy też Władca Zgliszczy. O, Zabójcza Rockmanka, skin, na którego bardzo długo się czaiłem, dopóki... Bo długo nie było w sklepie, kiedy się pojawił, od razu go kupiłem. Bardzo fajny skin. Lecimy dalej. Zenit oczywiście na fullu, ale Zenita, że tak powiem, no nie doceniam. Ragnarok, Zmierzch Bogów, jakoś tak to się nazywa. Na fullu, bardzo fajny skin. No i oczywiście Żniwiarz, jeden z moich ulubionych skinów. Zasetny poziom w sezonie trzecim, tak, zarąbisty jest po prostu. Lecimy dalej, Bombowy Mrok. Mega podoba mi się ten skin, bo to jest... po prostu zła wersja Bombowych Barw. Bombowych Barw niestety nie mam, ale mi się mega ten skin podoba, dlatego sobie kupiłem Bombowy Mrok. Teraz mamy Harley Quinn, która ma dwie edycje. Bardzo fajny skin, oczywiście Batmany, jeden taki, drugi taki. Tutaj mamy Fina, mamy Reya, mamy Żołnierza Sithów, Marshmallow, to takie eventowe teraz skiny. Mamy też Ninja, Lodówka Komando Gwiazda, Lodowa Komando Gwiazdka, Lodówka XD, Lodowy Paluch Rybny, no i oczywiście Pożeracz, jeden z śmieszniejszych skinów. Jak widać, mój ulubiony. Do tego mamy też strój Czarnej Wdowy, ona ma możliwość zmiany włosów na czerwony, Bananek. A dlaczego on nie jest ulubiony? No już jest. Agent Skórek, można go sobie oczywiście ubrać dowolnie, jak tylko sobie chcemy. Lecimy dalej, Bajka. Tego kupiłem tylko i wyłącznie ze względu na plecak, który do jego zestawu się zalicza. Później wam ten plecaczek pokażę. Oczywiście Billa, którą nie gram, ale patrz, spójrzcie na to. Czemu w Billi, jak damy edytuj, jest Bananek? Widzicie to? XD. Lecimy dalej. Bojowy Jastrząb, sezon czwarty. Tutaj mamy Brutusika. Cool. Klucz, jak ona się tam nazywa, nie wiem. Ona reklamuje Jordana. Kupiłem sobie ten skin fajny. Czaszkownik oczywiście, tylko fluoroescencyjny i zwykły. Patrzcie, oczy mu się teraz świecą na inny kolor. XD, nie widzę tego. Wybrać do tego mamy czerwony Szturmowiec. Strach na wróble, który kupiłem po to, żeby trollować graczy. Bardzo fajny skin. I oczywiście Dante, jeden z rzadszych skinów. W ogóle go teraz nie widuję na polu bitwy, ale mi się mega podoba. Fajną ma pelerynę też fluoroescencyjną, która w nocy świeci. Bardzo fajny skin. Tutaj mamy oczywiście Panią w Szpilkach. No jeden taki, wiecie, bardziej, że tak powiem, sexy skin. No fajnie to wygląda, bo mało jest skinów, mi się wydaje, w Szpilkach w Fortnite, ale ona ma sztuczną rękę, z tego co widzę. Tak, to jest pół Android.
Fajny, fajny skin. Mi się podoba. Tutaj mamy teraz Disco Mistrzyni, którą nie mam odblokowaną niestety na fulla, ale patrzcie, ona jest zarąbista. Zobaczcie, jakie miała efekty. Nie odblokowałem jej niestety na full. Jak mu tam? Spoko skin. Lecimy dalej. Dowódca oddziału. No i oczywiście dowódczyni drużyn straszaków. Jeden z moich ulubionych skinów. Tutaj ze starter paka. O, i oczywiście elitarna agentka. Mój ulubiony skin, która dostała edycję, że może ściągnąć sobie właśnie hełm z tym laserkiem. Bardzo fajny skin, moim zdaniem spocony. No i oczywiście Galaxy. Galaxy skin jest moim, że tak powiem, oczkiem w głowie w mojej szafce. Jeden z ładniejszych moich skinów. I moim zdaniem jest teraz mega rzadki, bo już nie można go zdobyć. Jest bardzo fajny. Jeżeli też tak uważacie, chcielibyście mieć Galaxy, to strzelcie łapeczkę w górę. Może powróci kiedyś do gry i będzie można go kupić. Gapa. Sezon 5 oczywiście. Grind. Grind to jest też Jordanowa kolekcja, można było sobie go tutaj na złoto ubrać i takie śmery bajery. Ja generalnie nie wiem, kupiłem go, ale jakoś nie przypadł mi do gustu. Lecimy dalej, Grzechotnica. Tutaj teraz też Guan Yu dostał też edycję na takiego smoka. Może za rok też zostanie, więc kupcie sobie tego skina, jeżeli macie możliwość, bo jest edytowalny. I teraz tak, Heidi, jeden z rzadszych skinów w mojej szafce, jest moim ulubionym. Też potrzebowałem ją do serii z fabułką, więc po to ją kupiłem. Lecimy dalej. Jak mu tam? On chyba już był, albo mi się wydaje. Dobra, jazda Bambik oczywiście na lamie. No jest przecudowny skin, jeden ze śmieszniejszych. Też jest moim ulubionym. Jonesy oczywiście też jest moim ulubionym. Tutaj, patrzcie, dostał edycję, nawet nie widziałem. Serio nawet nie widziałem. Okej, okay. Lecimy dalej. Kamea niegrane było, tym też nie grałem. Kobalta dostałem chyba od jakiegoś widza, o ile się nie mylę. No i oczywiście Koronka. Koronka, mój ulubiony skin. Spójrzcie, no jest świetna. Jest po prostu świetna, podoba mi się mega. Jeżeli macie możliwość kupienia, to kupcie ją. Koszmar, Króli Koszmar, dostałem go przedpremierowo 3 dni, zanim pojawił się w sklepie od Epic Gamesa na event, gdzie walczyliśmy samolotami. Bardzo fajny event, to była chyba bitwa jakaś streamerów. Więc go wtedy dostałem. Przekozacki, jeden bardziej z creepy skinów w Fortnite. Kuno też dostałem od widza. Ladako kupiłem sobie specjalnie, bo potrzebna mi jest do serii. Czasami trzeba zagrać złodziejem. Ladako się idealnie nadaje, jeden z moich ulubionych skinów. Tutaj mamy pana Drifta na gołą klatę, sucho klatesa. Też jest jednym z moich ulubionych skinów. Łowczyni Malkor, potrzebowałem też go do serii. Też bardzo fajny skin. No i oczywiście Miałśniak, jeden z moich ulubionych skinów. To jest w ogóle skin podobny mega do mnie. Bynajmniej tak widzowie twierdzą, jeżeli też tak twierdzisz, możesz napisać w komentarzu. Hamburgerek, Mistrzyni Mult, Kanada. Drugi sezon, moi drodzy, drugi sezon to jest. Specjalnie ją sobie kupiłem wtedy, bardzo fajny skin. W tamtych czasach bardzo spocony. W sumie teraz też, jak takiego widzisz narciarę, no to jest troszeczkę, już wiadomo, że jakiś doświadczony gracz gra tą postacią. Nieskończony, dostałem chyba od widza. W ogóle nie grałem nim, serio. Oczywiście Izak musi być w mojej szafce, też potrzebny był do serii detektywistycznej. Pani Akuku też potrzebna była do serii do chowanego, chyba w psychiatryku, coś takiego. Lecimy dalej, pani As, pani Mroku, Pieseł, jeżeli macie możliwość, kupcie Pieseła, bo dostał tradycję skinu. Zobaczcie, jakie ma chude nóżki. Zobaczcie, jakie ma chude nóżki, ale właśnie jest i Mikołaj, i taki, więc to jest taki drugi pan Łyba, który będzie dostawał edycję, więc kupujcie sobie, jeżeli chcecie dostawać darmowe skiny. Oczywiście Króliczek musi być, trzeci sezon, jeden z lepszych skinów, mój ulubiony. Piżamka też jest moją ulubioną, ma też edycję. Oczywiście Plaga, bardzo fajny skin, bardzo fajny. Fajny ma plecak jeszcze. Tutaj mamy teraz Podniebną, którą w ogóle nie grałem. Pan Pomidorek, mój ulubiony skin. Choinek, mój ulubiony skin. Prędkość Graniczna, mój ulubiony skin. Pani Pomidor nie. Ale Rdzawy Lord, tak. To jestem ja, to jest odpowiednik Fortnite'owy Farala, spójrzcie tylko. Identyczny. Lecimy dalej. O! Pani Astronautka, możliwość ściągnięcia hełmofonu dostała. Zarąbista, zarąbista jest. Mikołaj, Bananek, czyli mój ulubiony też skin. Lecimy dalej, dalej. Pani Ciastek, uwielbiam ją. Królik, też go uwielbiam. Bambik, też może ściągnąć sobie hełm. Macie teraz Tifiu. Tutaj Sterling, nie wiem po co go kupiłem, chyba ze względu na plecak, ma taką gwiazdkę. Lecimy dalej. Mikołaj. Yeti, mój ulubiony skin. Ten skin w ogóle nie wiem, czy widzieliście. Zobaczcie, jak on wygląda. Jego kiedyś kupiłem, nie wiem po co, 8 sezon to był. No i oczywiście pierwszy sezon Pani Zombie, gdzie można ją sobie teraz tak edytować. Bardzo fajny skin. Powiem wam tak, zaschło mi w gardle już.
Aj! Przykliknąłem coś. Dobra, cofnijmy się. Lecimy dalej. Wieczny Voyager. Ciastek. Jeden z moich ulubionych skinów ma edycję na smutną. Pani Piastek tak samo ma, bo zapomniałem wam pokazać. X-Lord. Jeden z moich ulubionych skinów to jest Zembulec, bardzo fajny. Oczywiście Zoe, mój ulubiony skin, jeden z bardziej kultowych, że tak powiem. Bronto, taki drugi Rex. Chromia, też bardzo fajny skin. Cisza, właśnie Cisza jest moim też ulubionym, bardzo fajny. No i tak samo Cux, też jest fajna. Lecimy dalej, Czaszkowniczka, właśnie też musi trafić do ulubionych, też ma edycję skinu. No i moi drodzy, Demogorgon, jeden ze straszniejszych skinów w Fortnite, bardzo fajny. Lecimy dalej, mamy Diva Disco. W sumie mogę ją dodać do ulubionych, bo jest naprawdę ładna. Dynamo, bardzo dużo razy grałem tym skinem, uwielbiam go po prostu. Tutaj mamy, moi drodzy, pierwszy sezon, więc skin musi być obowiązkowo ulubiony. Tutaj później mamy Hakerkę, tutaj mamy też Infilatora, pierwszy sezon, też bardzo fajny skin. Paruwa oczywiście też jest ulubionym, Żelek też. Komando Płetwy, drugi sezon, super skin. Dalej oczywiście Elf z edycją skinu na Minty, że tak powiem. Ulubiony krzaczor do trollowania. Laguna, oczywiście Małpka teraz, może dostanie kiedyś jakąś edycję, było super. Mgła, mój ulubiony, Miraż ulubiony, Pani Reniferka, super skin to jest. O kurczę, znowu kliknąłem dwa razy w to samo i zaakceptowało. Dobra, nieważne, już cofamy się. I oczywiście niebieski Giermek, sezon drugi. Pierwszy raz kupiłem karnet bojowy w sezonie drugim, ale nie potrafiłem wtedy grać, więc nie odblokowałem Pani Giermek. Jestem mega smutny, też nie mam niestety Black Knighta, więc lipa. Lecimy dalej. Oczywiście Łybka, 4 edycje skinu. Kupujcie rybę, bo jest naprawdę fantastyczna. Bombowe barwy letnie. Przekrętka, bardzo śmieszny skin. Misiu kolejny, jeżeli teraz nowy startup pack. Pstrokaczka. Zaraz będę musiał się zastanowić. Pstroczka, przepraszam. Rafa. Raźna, rozgrzewająca oczywiście musi być. Mój ulubiony skin, rewanż. Drugi sezon, sierżant z szarfą. Słoneczny ptak też ma edycję. Ósmy sezon, moi drodzy, pierwszy sezon, ósmy. To jest też mój ulubiony teraz skin. Wełniana wojowniczka, nawet nie wiedziałem, że to się nazywa. Dobra, lecimy dalej, wam przeklikam. Pierwszy, trzeci sezon, ale nie jest moim ulubionym. Teraz dostałem właśnie na walentynki. Tu mamy, moi drodzy, drugi sezon. Dziesiątka, jeżeli będzie w sklepie, kupujcie. Dostała taką pikselową edycję. Przepiękna. Clash. Pani Kaktus musi być obowiązkowo w mojej szafce. Sezon pierwszy, gwiazdka. Komandoska też pierwszy. Oczywiście plastikowa poborowa też musi być. Pamiętajcie, żebyście ją kupili, jeżeli będziecie mieli w sklepie. Jest OP skinem. Też sezon pierwszy, Renegat. Sezon trzeci, elfka musi być w każdej szafce, pamiętajcie, jeżeli się pojawi, kupujcie. Z kodem Farel oczywiście, co nie? Sezon pierwszy, sierżant świąt, strażnik świąt, przepraszam, kurczę. Strzelec, szperacz, sezon pierwszy, siódmy, trzeci, no i sezon, rozdział drugi, sezon pierwszy. Łącznie w mojej szafce posiadam 172 skiny. Jeżeli chodzi o postacie, teraz kliknijmy sobie ulubione i wybiorę jeden skin, którym... Jeżeli miałbym grać do końca gry, to by był Galaxy. Niestety, ale Galaktyka by wygrała. Bambi Galaktyczny by był jedynym skinem, którym mógłbym grać do końca gry, bo jest po prostu przecudowny. Teraz, moi kochani, przejdźmy do plecaków. Spójrzcie, ile mam plecaków. Wam tutaj będę po prostu przejeżdżał w dół. Nie będę wam pokazywał wszystkiego dokładnie, jak to wygląda, bo ten odcinek by trwał wieczność. Za chwileczkę tylko przejdziemy wam i pokażę wam moje ulubione i wtedy spośród ulubionych sobie wybierzemy plecaczek. Ewentualnie piszcie w komentarzu, który plecak was zainteresował, to ja mogę wam napisać, od jakiego on zestawu był, czy coś takiego. Plecaków posiadam 168, moi drodzy, a teraz przejdźmy do moich ulubionych i je przeklikajmy. A więc tak, przybliżmy sobie. Wiadomo, od Pandy, od Voyagera, czerwona tarcza, Rex. Lecimy dalej. Dziadek do orzechów. To jest taki jeden z rzadszych plecaków moim zdaniem. Płetwa od rekina. Od Pani Crow właśnie, te są przecudowne skrzydła. Jedne z lepszych. Gitara od Rockmanki. Oczywiście Kevinek z oczkami musi być, bo od bombowych barw plecak.
przekozacki shotgun, czy co to jest, z Gwiezdnych Wojen po prostu w każdym bądź razie. To jest od Plagi ten plecak, co wam mówiłem, z trucizną, czerwony kapturek, battle busik, kurczę, nie pamiętam od czego to był, ale jest przecudowny, ze względu na plecak w sumie kupiłem tamten skin. Od bombowych barw plecaczek, plecak od Galaxy, w ogóle mi się nie podoba tak naprawdę. Pistolet, cyk, 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 ciasteczka, kolejne skrzydła, maskotka, peleryna właśnie od tego wariata, co wam mówiłem, że w nocy świeci. Dzbanek od Heidi, bardzo fajny, z lampką i sklepkiem w środku. Tu taki świąteczny. To za wykonanie zadań w trzecim sezonie. Zbieracz, burzowy zbieracz, to jest tak? Rupieciarz, okej. Okay. XD. Skrzydła od Malkora chyba to są. Od Zoi plecak. Ciastki, skarpetka, moneta. Mandolina. Czy jak to tam się nazywa? Bałałajka. Nie pamiętam, jak ta gitarka się nazywa. Ul oczywiście. No lamy z edycją skinu. Patrzcie, biała, czerwona i zielona. Super są te lamki. Bronto, ten plecak też ma edycję serduszko albo czaszkę. Tarcza. Skrzydła. To jest przepiękny. Przepiękny plecak. Lecimy dalej. I tak to wygląda. Jeżeli miałbym spośród ulubionych wybrać jeden plecak, który miałbym grać do końca, chyba bym zdecydował się na tarczę. Tak, zapiszmy i wyjdźmy. I zapiszmy też tutaj, moi drodzy, Galaxiego. I sobie stworzymy postać, jaką bym grał do końca gry. Okej, to by był na pewno Galaxy z tarczą. No nie fajnie wygląda, ale nieważne. Przejdźmy teraz, moi drodzy, do zbieraków. Zbieraków mam 114. Teraz wam je ładnie szybko tutaj przeskroluję. A za chwileczkę przeoglądniemy sobie ulubione i wam pokażę, którym kill-offem grałbym do końca swoich dni w Fortnite, jeżeli bym musiał zadecydować. Okej, okay, lecimy dalej. Tak wyglądają moje zbieraki, teraz wejdźmy sobie w ulubione. I oczywiście Hook Gromu, tak, bardzo fajny skin. Batman, Gwiezdne Wojny, Kosa, którą można edytować sobie na 3 sposoby. Szczękacz, kill-off od Galaxy, przepiękny. Garnie ze złotem, cudowny kill-off, musicie go mieć. Choinka przecudowna też jest. Minty Axe oczywiście, każdy musi mieć w szafeczce. Unikalny skin, rozdałem wam ich chyba, nie wiem, z 20. Piszczący kill-off, cudowny, cudowny. Piszczący jest najlepszy moim zdaniem z tego wszystkiego. Rzadki kill-off z sezonu trzeciego, od Ragnaroka. Balonik, sezon piąty. Tu teraz są chyba od Midasa, to były Guandao, które ma edycję teraz właśnie, też sobie kupcie tego skina, dostaniecie Guandao do zestawu. Drugi sezon to jest, moi drodzy, ośmiornica, koci pazur, lizak od Zoi, piękny, piękny skin. Lód na patyku, też bardzo fajny. Ten jest śmieszny, ponieważ gdy uderzacie, no to guma balonowa u góry wyrasta i pęka, bardzo fajny. Pniaczek, no i oczywiście opalizujący kill-off. Sezon trzeci, jeden z moich ulubionych. Tak już ulubionych, nie? Ślimaki, przecudowne są teraz, nimi obijasz ludzi. To taki nowy skin teraz odblokowałem, fajny jest. Mega mi się podoba, to chyba jest od Midasa też. Widelec z nożem, cudowne kill-offy. Lampa od tego muchołapka, czy jak on się tam nazywał. No i ubijasz do jajek i młot. Jeżeli miałbym wybrać kill-off, którym miałbym grać do końca swoich dni w Fortnite, garnet złota, wybieram. Okej, moi drodzy, ciekawy zestawik nam się tworzy, a teraz porozmawiajmy na temat lotni. Lotnie wam też przeskroluję. Tak wyglądają moje lotnie. Lotni posiadam aż 90. I jeżeli miałbym wybrać jedyną lotnię, to zaraz będę musiał się zastanowić, która by to była. Wchodzimy w ulubione, moi drodzy. I tak, mamy tutaj oczywiście niezłą brykę. Samolot, brrr, to jest samolot jakiś, to jest smok. Taki smok, oczywiście Gwiezdne Wojny, jeden, drugi, barwny balon, kabum rakieta, macki przecudowne, macki bitewne są super. Od Krampusa, Galaxy, tutaj mamy Oli, tutaj mamy ościstą rybkę, pterodaktyl, bardzo fajny skin, rzadki, oczywiście sezon trzeci, sonda planetarna, helikopter, siódmy sezon i Oczkuś jest jednym z moich ulubionych lotni. Oczka mu tak latają. Bardzo rzadka lotnia, moim zdaniem. No i parasolki,
które mi tu zostały. Jeżeli miałbym wybierać jedyną lotnię, którą bym latał do końca swojej gry, byłby to Oczkuś. Serio. Sentyment mam do tej lotni. Długo na nie latałem. No i oczywiście smugi. Smugi sobie przeskrolujemy, tylko smug mam aż 60. I jeżeli miałbym wybrać jedną smugę, to byłaby to smuga, mi się wydaje, chyba z tym szkłem taka. Czekajcie. O! To by była ta smuga. Dokładnie, to by była ta smuga. Jest przecudowna, wybierzmy ją. No i oczywiście, moi drodzy, mamy jeszcze tańce. Tańców nie wiem ile mam, ale mam bardzo dużo. Mogę wam tylko je przeskrolować w dół. Jedyny taniec, którym mógłbym tańczyć do końca swoich dni, no to już wam powiem, który by to był. To by był taniec. Tutaj jeszcze emotki wam przejadę tylko. A tym tańcem by był właśnie ten oto taniec. Ama, ama, kiri, kiri, ama, cat. Serio, nie kłamie. Teraz, moi drodzy, zalogujmy się na mojego Epic Gamesa i sprawdźmy, ile wydałem na Fortnite. Z pewnością wszyscy na to czekali. Powiem wam, moi drodzy, że jest troszeczkę tych płatności. O, jest, ja dziękuję, jest masa tego. Po podliczeniu wychodzi nam 6895 zł. No to zaokrąglimy do 7 koła. Wow, nie sądziłem, że do tej pory przez 2,5 roku wydałem tyle na Fortnite. Także, moi kochani, to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że też się podobała wam moja kolekcja skinów. Napiszcie w komentarzu, jaki skin muszę jeszcze kupić, żeby moja kolekcja stała się bardziej wartościowa. Jestem ciekawy waszego zdania. My widzimy się już w kolejnym odcinku, ponieważ ten odcinek wyszedł nam naprawdę dużo, dużo, bardzo długi. Więc już nie przedłużam. Trzymajcie się. Cześć! Jeżeli podobają ci się moje filmy, to nie zapomnij użyć kodu FAREL w sklepie Fortnite.